Witamy Państwa przy ulicy Kałuży. Dzisiaj spotkanie Krakowia, Korona Kielce. Ten mecz będą dla Państwa komentować Mateusz Setnarski i Kazimierz Węgrzyj. Kazimierzu, udało Ci się przed meczem porozmawiać z którymś z zawodników? Pogadałem przed meczem z Amiro Czowilo i powiedział mi, że muszę dzisiaj zagrać nie tylko za siebie, za wszystkie Polaki, co robi dzisiaj, będę oglądał ten mecz. Świetnie, Kielc, uderzenie i broni Sandomierski, niesamowite. Sandomierskiego, nominacja do parady kolejki gwarantowana. I zaczyna Krakowia, Budziński do Piątka, Piątek podaje do Cetnarskiego, Cetnarski uderza, nie, asysta, bramka! Przepraszamy. Co to było, uderzenie czy asysta, kolego? Co myślicie? Peskowicz niech się boi, bo jak to leciało w bramkę, to miał olbrzymi problem z tym uderzeniem. To był mocny pocisk. Ale ewidentnie Szczepan zabrał mi bramkę. Piłka do środka i teraz kapitalnie, bez dłemienia, najlepszy piłkarz pasów do tej pory. Jakub Łuczycki do środka, a Krzysiu Piątek kapitalny kończy. Pierwsza bramka u Krakowi. Ale się obudziły nasze strzelby. Świetne zachowanie Mirosława Czowija. Piękna asysta. I znowu Sandomierski ratuje Krakowie. Najlepsza asysta Mirka Czowija u Krakowi za 2 lata. Świetna obrona Grzesia Sandomierskiego. Jednak rozmowy z jego mentorem Maćkiem Palczewskim pomogły. Znowu Wójcicki. Rajd. Łuczycki do Cetnarskiego. Cetnarski! Dejmek. Nic z tego. Niefortunna interwencja, ale tylko szczęście ratuje Peskowicza. Akcja lewą stroną. Brzydka. Cetnarski chciał sobie przyjąć. Budziński! Ale pocisk! Ale to był pocisk! Nie widziałem takiego pocisku. I ten chłopak nie strzela brzydkich bramek. Niesamowita sytuacja. Ponownie Marcin Budziński, jego fantastyczne uderzenie spoza 16 metrów. Budziński, czy ma ten poziom? Puka na drzwi Adama Nawalkę, ale drzwi dalej zostają zamknięte. Ta pierwsza połowa była pod kontrolą Krakowie. Oni nie zwolniają w ogóle. Nie, nie zwolniają. Gramy jak rasowy bokser w ringu, który wyprowadza ciosy. Chwilę temu spotkałem Jacka Zielińskiego na korytarzu i powiedział mi, że nie do końca zadowolony z grom swoich zawodników. Nie trzymali piłku cały czas na połowie przeciwnika. Ale w drugiej połowie miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Przenosimy się na drugą połowę, 3-0 do przerwy. Miejmy nadzieję, że takim samym dorobkiem skończy się druga połowa. Dośrodkowanie do, nie, trafienie w głowę Mirka Czowija po raz setny w Krakowi. I nieprawdopodobna bramka, ale ten klub ma talent do uderzenia bramki. Bramka miesiąca. Rozmawiałem chwilę temu z Jacką Zielińskim, powiedział mi, że Mateusz Cetnarski wróci do świetnej formy, taką jak był rok temu. Nowa sytuacja. I ewidentny karny. I Bartek Rymaniak. Myślę, że nie, kolega. Ewidentny karny. No chyba nie zgodził się ze mną, nie? Rymaniak pchał. Nie wiem. Tutaj to było Barku. Cześć, zadzwonię do pana Sławka. Piłka świetna do Szczepaniaka. Dośrodkowanie do nikogo. Wierchowco wybija przed Budziński. Nieprawdopodobna bramka znowu. Druga bramka Krzysiu Piątka, który spokojnie odplaca się za to, co Krakowia rzuciła dla niego. Z nieoficjalnych wiadomości z szatni dowiedzieliśmy się. 5 milionów euro rocznie. Po piątej bramce widzimy wspaniałe transparenty. Cała huta jedzie do Wrocławia, a dziś na sektor D se stawia. Kolego, mogę powiedzieć, że nie by było tego bramkarza Pieszkowicza u takiej świetnej formy, to by wszystko inaczej. Ale tu Czowijo ponownie. Trafi Czowijo w polu karnym w głowę, to naprawdę. To jest łatwo. Ma taką głową długą. Ale Wdowiak, ależ balans ciała. Lewo, prawo. Chłopaczek Wdowiaczek udowodnił, że po raz kolejny zasługuje na grę w młodzieżówce. Zakręcie parany. Koniec meczu, kolega przyjął zawodnika do plusa meczu. No Czowijo, bo znowu został trafiony w głowę. Ewidentnie Budziński za pocisk. I Cetnarski za czyje. Krakowie wróciła do korzeni. Dziękujemy dzisiaj za oglądanie meczu i zapraszamy wszystkie na Kałużę od piątek. O godzinie 18:00 mecz z Wisłą Płock. Dla Was ten mecz komentowali Kazimierz Węgrzyj i Mateusz Setnarski. Pozdrawiamy serdecznie. Dla mnie Setnarski zaimponował. Dzisiaj czy asystę, to jest... Rozmawiałeś. Rozmawiałem chwilę temu z Jackiem.